Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Marihuana śmierdzi, no śmierdzi okropnie. No i teraz powiedzenie, że ktoś śmierdzi marihuaną, wygląda na to, że w opiniach wielu ludzi jest rasistowskie. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz, jest mi bardzo miło. No zapach marihuany nie jest przyjemny, szczególnie jeżeli ktoś pali i, no i te ciuchy nasiąkają tym. No to jest tak samo nieprzyjemne, jak ktoś pali papierosy i to dużo, dużo nie potrzeba, żeby to zaśmiardło, jak się wchodzi do domu. No może już teraz to nie ludzie, ludzie, którzy palą nawet w swoim domu, no to starają się wyjść na balkon, czy idą na spacer, mało kto pali już w domu, no ale na kotarach, w zasłonach, w ścianach, no i czuć ten smród. Jeżeli ktoś pracuje z kimś, kto pali, wychodzi na przerwę, to ludzie, którzy wracają, to śmierdzi. No ale marihuana jest jeszcze gorsza. Marihuana to jest w zasadzie tak śmierdząca jak cygaro, znaczy stężenie, bo jak się jedzie highwayem, autostradą, no to papierosy, no trudno wyczuć, ale cygaro można wyczuć, no i marihuanę też można wyczuć. Marihuanę nawet jak się idzie chodnikiem i ktoś pali. Na poziomie federalnym marihuana jest nielegalna cały czas w Ameryce, na poziomie stolicy, no ale wiele stanów zalegalizowało marihuanę taką rozrywkową, rekreacyjną. Do pracy, no dużo firm nie przyjmuje do pracy ludzi, którzy mają te narkotyki we krwi. Także to jest robiona następna klasa, można powiedzieć, pod ludzi, no bo ludzie, którzy zdecydują się palić nielegalną marihuanę, mają w sobie te chemikalia, gdzie w wielu, wielu wypadkach nie będą przyjęci do firm prywatnych, zdecydowanie nie będą przyjęci do firmy, do rządu. No, tam pewne ministerstwa, pewne urzędy, pewne departamenty mają jakiś taki limit. Ludzie muszą się zadeklarować, że nie palili w ciągu ostatniego roku, dwóch czy trzech. No jeżeli byli skazani, no to teraz dużo tych skazań jest likwidowanych czy kasowanych, no ale ciągle jest ta dziwaczna sprawa, że ludzie sobie zdają sprawę, że palenie marihuany nie jest najlepsze. No można sobie wyobrazić pilota, który wypalił dwa, trzy czy cztery tamte skręty, no i wsiada do kokpitu samolotu, żeby prowadzić. Czy na pewno nie jest to tak widoczne jak wypicie alkoholu, no bo alkohol zrzuca z nóg. No i też ten argument tych wszystkich tych amatorów zioła, którzy mówią, że zioło jest spokojniejsze. No ale dlaczego wracam do tego? No marihuana zawsze w Ameryce była postrzegana jako murzyńskie zioło, dlatego że tytoń był droższy, marihuana dawała większego kopa. Ona została zadeklarowana, zaklasyfikowana jako nielegalna do pewnej klasy takich na prawie że na poziomie heroiny, opium, tego rodzaju kokainy. No dużo ludzi się nie zgadza z tym, że to jest inna moc, że to jest co innego w ogóle. No i też argumenty 40, 50, 60 lat temu, no to były takie, że to jest rasistowskie, że to jest przeciwko czarnym obywatelom Ameryki, żeby wsadzać ich do więzienia za używanie marihuany rekreacyjnej, która nie jest tak silna. No. Od 70 lat wszystko jest rasistowskie. Dzisiaj nawet przyjście do restauracji w Detroit w ciuchach śmierdzących to jest rasistowskie, no to znaczy to jest taka ocena pewnych ludzi. Facet, właściciel restauracji w Detroit, dosyć takiej eleganckiej, ekskluzywnej,
lepsza restauracja, to nie jest na poziomie McDonald'sa, jakieś takie bistro, szybkie jedzenie i tak dalej, no ale napisał na swoim Facebooku taki przekaz dla gości, no tam napisał, że w zasadzie no to jest casual, business casual, czyli zasadniczo no nie w podkoszulku, bardziej taka marynarka, jakaś koszula elegancka, może niekoniecznie krawat, no ale nie czapki sportowe, nie tenisówki, nie tego rodzaju rzeczy. No i przede wszystkim, żeby nie pachnieli nieładnie, jakby mieli party z Harold i Kumar, czy Cheech and Chong, no to takie cała seria była właśnie parodie, satyra taka, no ale ogólnie rzecz biorąc w latach tam 60-tych, 70-tych to były popularne dwóch takich zadymiarzy, którzy po prostu palili jeden w swojej wizji to skruszył jakiegoś karalucha, też go wypalił. No nie wiem, czy to jest śmieszne, no ludzie się śmieją, no ale w każdym razie oni śmierdzą. Taka właśnie scena była, że jechali i z samochodu wylatywały chmury tego dymu. Oni nie wiedzieli, co robią, nie wiedzieli, co robili 5 minut wcześniej. No i właśnie napisał, że takie mocne zapachy są nie do zaakceptowania. Przyjemnie napisał, normalnie napisał. No i wspomniał właśnie, że te czapki sportowe i tenisówki, no to nie jest taki biznesowy ubiór, taki zwykły biznesowy. No i ten szmrut musi być jednak nie jest przyjemny. No i na tym jego Facebooku pojawiło się 100 komentarzy. No jak zwykle połowa była za, połowa była przeciw, połowa mówiła, że absolutnie, że jeżeli człowiek przychodzi do restauracji na Congress Street, czyli tam, gdzie jest ten stanowy parlament, czy stanowy Sejm, no i w jeden z takich ważniejszych budynków Penobscot Building, także ludzie się spodziewają, że jeżeli przychodzą do eleganckiej restauracji, no to chcą elegancko wyglądać, no i chcą mieć ludzi elegancko ubranych, że to jest jakaś taka klasa, że po prostu trzymać trzeba klasę, no i że ludzie będą pisali, że do takiego miejsca to z przyjemnością przyjdą. No i inni mówili, że ten zapach marihuany to wcale nie jest różny czy inny od tego chuchu alkoholowego, czy od zapachu z cygara. No, jak ktoś wąchał, no to wie, że jest gorsze. Co jest gorsze, to jest naprawdę gorsze. Właściciel powiedział, że cała zmiana w tym ubieraniu się zaczęła się w zasadzie tak w zeszłym roku latem. No i zgadzał się do pewnego stopnia, no bo nie mógł nic zrobić, no bo zeszłym latem no to było wszystko poprzymykane, także było raz zamknięte, później otworzył, później znowu zamknęli, teraz znowu otworzył po paru miesiącach. No i dołożył tę swoją opinię o tym ubieraniu. No oni się otworzyli, znowu się otworzyli w 2017 roku. No i te ubranie takie bardziej eleganckie, niecodzienne było problemem, on mówi. Powiedział, że mają dwie jadalnie w tej restauracji. Mają w zasadzie taki jadalnie od przodu, no i jadalnie od tyłu. No i tam od tyłu to są, kiedy są jakieś mecze sportowe, no to ci ludzie, którzy przychodzą, to w zasadzie przychodzą na to, żeby wypić piwo bardziej niż zjeść, ale przychodzą na oglądanie tych meczy sportowych. No i powiedział, że
że właśnie z tymi ludźmi zaczęły się pojawiać te śmierdzące dresy, te śmierdzące ciuchy, te śmierdzące spodnie, tym, no i cały ten zapach. No. W jednym wypadku on jako szef, kiedy poszedł sprawdzać, co tam serwują, co robią, no to powiedzieli mu, żeby poszedł przeszedł się obok jednego stolika. No i on powiedział, że doświadczenie to było takie jak z kreskówki Pepe Le Pew, no który teraz też zaczyna być politycznie, komunistycznie, politycznie niepoprawny, też go usuwają, no ale to właśnie smród, jak mówi, skunksa. No i po tym doświadczeniu on poszedł na te platformy społeczne, platformy socjalne, no i napisał, że takie smrody nie będą tolerowane, no i że trzeba się elegancko ubierać. No i powiedział, że to jest bardzo samolubne, dla ludzi, że no i bez szacunku dla innych ludzi. Jeżeli ktoś przychodzi do eleganckiej restauracji, no to jednak trzeba się ubrać. No, do kościoła czy do opery, no to jest poważna sprawa i nie wypada przyjść w sandałach. No i do restauracji, gdzie menu nie jest takie super drogie, ale też nie najtańsze, no to ludzie chcą mieć przyjemność. No perfumy też mogą być nieprzyjemny, no ale smród tej marihuany, no to jest strasznie ostry i przenikliwy, no i czasami to jest przytłaczający i nieprzeparty, tak, także to jest straszne doświadczenie dla kogoś, kto przychodzi. Co najbardziej denerwuje tego szefa, to najbardziej denerwuje, że wielu ludzi jest na tyle bezczelnych, którzy mówią, że to jest nowa normalność. No i jego doprowadza to do szału, że jednak jest tylko normalność, nie ma czegoś takiego jak nowa normalność, jest normalna. No, wszyscy normalni rozumieją, że nowa normalność, no to nie jest normalność. No, powiedział właśnie, że dużo czasu poświęcił na to, żeby odnowić tą restaurację, żeby stworzyć tą atmosferę, żeby mieć takie eleganckie jadalnie. Powiedział, że każdy szczegół, to w zasadzie studiowali każdy szczegół w tej restauracji. No i on włożył w to swoje serce, włożył w to swoją pasję. No i jeżeli ktoś przychodzi w bluzie z kapturem czy w tenisówkach, no to po prostu jego doprowadza to do szału. Oryginalny ten klub, no to był otwarty w 1952 roku naprzeciwko London Chop House, czyli to była inna jeszcze tam restauracja. No w tym miejscu, no to Barbara Streisand, on zaczynała swoje debiuty, także Barbara Streisand tam wygląda, że śpiewała do kotleta, no a później zrobiła karierę. Cały ten Caucus Club zamknął się w 2012 roku. No i dzisiejszy szef George Zboukis otworzył po 5 latach w 2017 roku. Odnowił te wnętrza, jak wspominałem, zmienił trochę ten jadłospis, te menu. No i dołożył jakieś inne, no ale zostawił te oryginalne, najbardziej preferowane przez klientów. Opowiada właśnie, no ale to widać wszystko, że na dzień dzisiejszy bardzo dużo ludzi mieszka. Pracuje z domu, no i ubrania są do pewnego momentu ważne, ale niektóre są nieważne, czyli od pasa w dół, szczególnie przy tych telekonferencjach zoomowych. No i ludzie zaczęli się nawet od pasa w górę, no to ubierać się tak zwyczajnie, nie jakoś elegancko. Krawcy, no i sklepy z ubraniami mówią, że
dużo, dużo się sprzedaje właśnie teraz ciuchów. Jest teraz taka fala ludzi, że jednak zaczynają się ubierać elegancko. No, każdy normalny rozumie, że jedzenie to nie jest tylko jedzenie, bo jedzenie można zrobić na wynos, na przynos, zjeść z papierowego talerza, no ale to chodzi o atmosferę. Chodzi o atmosferę i częścią atmosfery w sumie każdy normalny rozumie, że to jest elegancko ubrany. Wielu tych właścicieli sklepów z ubraniami w Detroit opowiada, że ciuchy sprzedają się po prostu błyskawicznie, że wszystko znika z wieszaków. Ostatnio w marcu, no to dużo, dużo właścicieli mówiło, że to mieli największą sprzedaż w porównaniu w marcu przez ostatnie 10 lat. Także, że jest spory ruch w interesie. No, ludzie są zmęczeni w tym, żeby żyć w piżamach, żeby żyć w dresach. No i ludzie zaczynają się buntować. Zaczyna do ludzi docierać, że te dresy sportowe, no to nie jest metoda na życie. Dużo też fachowców od kulinarnych zauważa, że ludzie jeszcze bardziej, że część ludzi jest bardziej poważna w stosunku do tego, jak się ubiera do restauracji, a część po prostu olewa, no bo trudno powiedzieć, czy po prostu są, nie mają pojęcia, czy część, ktoś ich nazwie ćwoków, no ale w sumie każdy może papugować, może kopiować, może popatrzeć się naokoło, no i od paru tysięcy lat jest powiedzenie, kiedy wejdziesz między wrony, trzeba krakać jak i one, czy jeżeli jesteś w Rzymie, no to zachowuj się jak Rzymianin, także takie kopiowanie, patrzenie, no to jest dobre, to jest tysiące lat ludzie to robili. No i wymaganie takich pewnego ubioru, no to jest prawidłowe. Tyle tylko, że można powiedzieć na dzień dzisiejszy, to jak zwykle jest ta poprawność polityczna, no i te zakazywanie, no to powoduje wściek u ludzi bardziej takich dzikich, no ludzi, którzy nie mają jakiegoś takiego ogarnięcia, no to po prostu wyzywają innych, krzyczą o wolności, krzyczą o rasizmie i tak dalej. No i na dzień dzisiejszy, no to trzeba w zasadzie tylko zachęcać, nie ma co tam ich kijem lać. No, nie wiadomo, kiedy to się skończy. Nie wiadomo, kiedy ludzie pójdą po rozum do głowy i zobaczą, że jednak dla nich samych, nawet jeżeli sami się elegancko ubiorą, jeżeli nie będą śmierdzieli spod pachy, jeżeli nie będą śmierdzieli perfumami, czy marihuaną, czy tytoniem, no to na pewno będą się sami lepiej czuli. Ważne, dlaczego to jest? No ważne jest to, że ludzie już się odzwyczaili się od tych restauracji. No zdziczyliśmy, znaczy, no ja nie wiem, czy my zdziczyliśmy, oni zdziczyli. No normalni ludzie zawsze będą normalni, ale jest coraz więcej nienormalnych. No tak, także sporo tych nienormalnych przychodzi śmierdzącymi marihuaną do restauracji. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz coś? Bardzo to doceniam. Czasami staram się odpowiedzieć. Nie subskrybujesz? Również serdecznie zapraszam. To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek zyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Głosujcie. 20 miesięcy będą wybory. 2022. Musimy wybrać normalnych. 2024 trzeba wybrać normalnego prezydenta. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Trzymajmy się normalnych. Nie możemy przegrać. Przekaz dla socjalistów w Ameryce. No widzicie, co się dzieje. Naród dziczeje, kraj dziczeje, Ameryka dziczeje. Ameryka idzie.
biegnie w kusie. Znaczy komuniści chcą kusować ku socjalizmowi. Nie wiadomo w jakim celu. No powinni rozumieć, co się stało na świecie, co się stało w Rosji, w Chinach, w Polsce, na Kubie, w Korei i tak dalej, w Wenezueli. Wszyscy ci komuniści dzisiejsi, którzy tworzą komunizm, zachwalali Wenezuelę. Rozumieją chyba, co się dzieje w tej Wenezueli. No i mimo wszystko komuniści amerykańscy chcą zrobić w Ameryce Wenezuelę. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.